Halo, halo, kochani, dzień dobry, witam Was przeserdecznie. Zobaczcie, mamy nasze zdjęcie i nasz post na naszym fanpage Kuba Guciuszabłoski. Przypominam, kochani, że Kuba Guciuszabłoski to nasz fanpage, na którym wrzucamy cały czas nasze aktualności, także serdecznie Was na ten fanpage zapraszamy. Zawsze będziecie z nami na bieżąco. I tutaj właśnie w tym fanpage'u, kochani, wrzuciliśmy post od naszej firmy wspierającej rozwój naszej sportowej kariery, firma Vita Sport. Widzicie, to ta część. Także mamy jeszcze troszkę bałaganu na naszym stole, właściwie nawet nie troszkę, a bardzo po naszym live'ie. Nie daliśmy rady tego ogarnąć za szybko. Live się skończył późno, natomiast rano byliśmy na treningu. Przypominam Wam, że mieliśmy akcję 300 lajków, otwieramy paczkę, robimy unboxing. Też nie możemy się doczekać, podobnie jak Wy, natomiast zobaczcie, mamy, kochani, 297 lajków, natomiast ja w tym momencie wyjeżdżam na trening z szabełkami. Myślę, że 300 lajków to kwestia kilku chwil, natomiast my nie damy zrobić rady w tym momencie tego unboxingu. Natomiast jak wrócimy, czas pozwoli, to wtedy zobaczymy, ile łapek nam dojdzie. Natomiast jeszcze raz przypominam, w tej chwili jest 297 łapek. Ta oto przesyłka od firmy Vita Sport, kochani, 3 pary butów. Przypominam, buty Kudełka, myślę, te na samej górze, buty Nadi, buty Gutka. Jeszcze raz serdecznie firmie Vita Sport dziękujemy za wsparcie, za sportowy rozwój, za udział w sportowym rozwoju naszych szabełków, za docenienie naszej pracy, kochani, dlatego że, jak wiecie, oddaliśmy znaczną część swojego życia dla sportu, w naszym przypadku dla piłki nożnej. Także już niedługo, za momencik oczywiście, dokleimy ten króciutki fragment do momentu w unboxingu. Natomiast czy to się stanie jeszcze dzisiaj, zobaczymy. W każdym razie pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Halo, halo, mamy ten moment, 300 lajków wybija, jest godzina 14:23, także w tej chwili, słuchajcie, paczka Vita Sport pomalutku nabrała mocy. Przypominam, że czekają tutaj na nas do otwarcia budki. Kudełek, Gutek z nami w domu nie ma, nasi, lecimy na trening i po treningu spróbujemy do tych naszych budków się dobrać. Także jeszcze raz dziękujemy, fajnie, że z nami jesteście, dziękujemy firmie Vita Sport. Wiemy, że czekacie, chcecie zobaczyć, kochani, co jest w środku. Ja najbardziej jestem ciekawy tych malutkich budków, dlatego że, jak pamiętacie, Kudełek ich nie wybierał. Nie mieliśmy katalogu na tak małe numery, natomiast tam jest numer 29 albo 30. Natomiast Gutek, Nadia mają swoje budki i je będziemy zaraz otwierać. Natomiast przypominam, że wczoraj o 20:30 nagraliśmy live'a. Jeszcze nie zdążyliśmy nawet ogarnąć, kochani, po tym live'ie. Natomiast dziękujemy jeszcze raz, że z nami byliście na tym przekazie. Jest to ciekawa forma kontaktu z Wami. Tym bardziej, że my jakby nie uciekamy od kontaktu, wręcz przeciwnie, szukamy, zabiegamy. Lubimy Was online, dlatego cieszymy się bardzo na taką okoliczność i obiecujemy, że takie live'y jeszcze się pojawią. Także ja teraz się rozłączam, kochani, my uciekamy na... Uciekamy, kochani, na... Słuchajcie, widzowie, kochani, jestem już z Wami na długo wyczekiwanej serii. Wiem, że na nią czekacie Wy, ale nie tylko Wy, czekają szabełki, czekam ja. Jesteśmy na odcinku, kochani, cały czas z Vita Sport. Natomiast zanim zawołam do siebie szabełki, chciałbym kilka uaktualnień, przypomnieć o serii i tak dalej, w dwóch słowach powiedzieć, co się u nas dzieje. Dlatego że sporo Was dopytuje, natomiast nie chcielibyśmy w tym odcinku za bardzo wracać do sprawy Cypru. Zrobimy na ten temat oddzielny odcinek. Jak wiecie, przed Gutkiem w najbliższych dwóch miesiącach dwie wspaniałe wyprawy. Jedna z Zagłębiem do Anglii, do Liverpoolu. Druga właśnie z reprezentacją Polish Soccer Skill. Stąd właśnie te wszystkie gadżety, stąd z nami powołania do reprezentacji, akty nominacji i tak dalej. Także o tym będzie oddzielny odcinek. Natomiast w tym odcinku szykujemy się do unboxingu przesyłki Vita Sport. Natomiast zanim to nastąpi, chciałbym przypomnieć tylko kilka faktów, dobra? Także widzowie, my już sporo się napłakaliśmy, ten odcinek będzie na normalnie, myślę, na wesoło, tak, Kudełku? Tak, ale musisz umyć pysio, jak chcesz przyjść na odcinek, wiesz, jaki brudniutki? Goń umyć pysio. Słuchajcie, szabełki już chcą do odcinka lecieć, już zaraz, za momencik zaczynamy, wiem, że pieklicie się Wy, natomiast dajcie mi się trochę wygadać, jestem gadułą. Po pierwsze, w dwóch słowach tylko, wielkie, ogromne dzięki, pamiętajcie, jesteście wspaniali, mamy najlepszą widownię na świecie, jeszcze zrobimy o tym oddzielny odcinek, ale uwaga, zgłoszenie wypełnione, zaliczka zapłacona, do całej kwoty jesteśmy już na ostatniej prostej, także zrobimy jeszcze oddzielny odcinek, jeszcze raz podziękujemy wszystkim,
osobom, które w tej naszej wyprawie nas wsparły. Także nigdy wam tego nie zapomnimy. Pamiętajcie, dobro wraca, karma wróci, jesteśmy święcie przekonani. Natomiast wracając, kochani, już tylko do spraw związanych z naszym unboxingiem, chciałbym przypomnieć, kochani, że firma Vitasport zwróciła się do nas poprzez pana Przemka. Przemku, pozdrawiamy cię serdecznie z propozycją ubrania naszych szabełków, kochani, na sezon 2017. Dla mnie sytuacja niesamowita. W tym momencie mówię jako ojciec trójki dzieci, kochani, który od blisko 6 lat właściwie każdą złotówkę inwestuje w sportową przygodę. Czy coś z tego wyjdzie? Czas pokaże, kochani. Nikt się na nic z nas nie nastawia, natomiast robimy wszystko, aby dać maksymalnie z siebie. Jeżeli gdzieś to zostanie docenione, ja wierzę, że tak, dlatego że tak naprawdę bardzo jestem mocno przekonany, że 100 tysięcy godzin, kochani, poświęcone danej dyscyplinie, czy 10 tysięcy godzin musi się zamienić w sukces, kochani. Dlatego ciężko pracujemy. Natomiast jeszcze raz, kochani, Vitasport zwraca się do nas z propozycją dostania buty, także jeszcze raz wam serdecznie za to dziękujemy. Ja tylko chciałem przypomnieć, kochani, że zobaczcie, na YouTubie są playlisty. Playlista, dokładnie, buty od Vitasport. Piękna przygoda, taką macie playlistę. Kto jeszcze tego nie widział, lećcie tam szybciutko, zatrzymajcie teraz ten odcinek, będzie dla was ciekawsza ta produkcja i zobaczcie odcinek pierwszy, drugi, trzeci. W pierwszym odcinku, kochani, troszkę dziękujemy darczyńcom, na koniec króciutko o firmie Vitasport, w drugim wybierała buty Nadusia. Okej, Nusiu. W trzecim buty wybierał Gutek. Natomiast zaraz będziemy otwierać przesyłkę i zaczniemy oczywiście od kudła. Dawaj, Kudzio, piątkę. On się ciśnie najbardziej do kamery. Jak chcecie, to siadajcie z tyłu. Tylko tatuś jeszcze... chodź, Kudełku, siadaj. Cześć, Guteczku, dzień dobry. Przywitajcie się ładnie z widzami. Przywitajcie się z filmu Vitasport, dlatego że... dawaj, piąteczkę. Dlatego że oni są, kochani, dzisiaj tutaj naszym głównym gościem naszego odcinka. Natomiast chciałbym tylko wam powiedzieć jedną rzecz, kochani, ale cichutko, Kudełku, po to was poprosiłem, żeby tatuś mógł jeszcze chwilę pogadać, dobra? Bo bardzo cisnęli już do kamery, stąd nawet Sonia, widzicie, przyszła, też chciała tutaj mieć swoje trzy grosze. W każdym razie jest ten odcinek, zobaczcie, poglądajcie i wróćcie do tego odcinka, dobra? Natomiast co się potem zadziało? Potem zadziało się tyle, kochani, że po wyboru butków vitasports.pl, kochani, to jest witryna. I teraz nie zrozumcie nas źle, nie chcemy robić jakichś agresywnych reklam, jak kupować buty, to tylko Vitasport i tak dalej. Nie, my do sprawy podchodzimy z sercem, ktoś do nas podszedł z sercem i wam proponujemy to samo. Wspierajcie ludzi, którzy potrafią wspierać, którzy potrafią się dzielić, kochani, dlatego że to jest coś pięknego, taki altruizm, taki, kochani, taka chęć, filantropia, umiejętność dania czegoś, to jest coś cudownego. Wiecie dlaczego? Bo sam w życiu bardzo dużo dałem i teraz to wszystko wraca. I sama radość dawania jest naprawdę wspaniała. Dlatego jeżeli ktoś daje, docencie to, zapraszamy do nich na stronkę. Wiemy, że wielu z was już dokonało tutaj zakupów, wielu się czai na zakupy. Nie ma co się czaić, kochani, rzetelna firma. Dzisiaj kupujecie, jutro przesyłka jest u was. Naprawdę. Wiem, bo już tak pisaliście nam w komentarzach. Ja kupiłem, ja chcę kupić. Piszcie, kochani, pod tymi filmami. Piszcie, docencie, pokażcie, że widzicie, że są naprawdę wspaniali ludzie, którzy no bezinteresownie, kochani, no, my ani nie prosiliśmy o to, ani nic. Także Vitasport, jeszcze raz wielkie dzięki. Także, kochani, Vitasport jeszcze bardzo mocno jest zintegrowana z Akademią Radość. Firma Vitasport mieści się w Warszawie i w Warszawie też mieści się Akademia Piłkarska Radość. Zresztą, kochani, ja na Facebooku śledziłem ich przygodę. Teraz byli na obozie. To młoda szkółka. Oni powstali, kochani, w 2015 roku. Ja o tym opowiadałem w poprzednich częściach, dlatego was do tej playlisty odsyłam, dla tych z was, co nie widzieli, bo to będzie czwarta część, ale będzie część piąta, szósta i siódma. Wiecie dlaczego? Bo z tymi butami, jak będzie piękna pogoda, troszkę wiatr wysuszy, śnieg, który stopniał. Gdzie idziemy, Gutek? Ale co? Gdzie z butami idziemy? Na Orlik. Dokładnie, idziemy na Orlik kopać, sprawdzać, pobijać rekordy, kochani. Karty wypadły. Skąd te karty wypadły? Nie, od Oli. Jak? Od Oli, tak? Ale to odłóż, Kudełeczku. W każdym razie, kochani, z laptopem tyle, może jeszcze inaczej. Chciałbym wziąć do ręki na sekundkę kamerę, podejdę, kochani, do monitora, bo to już jest za 3 minuty otwierania właśnie tej cudownej przesyłki. Natomiast jeszcze zanim to nastąpi, zobaczcie, chciałbym, żebyście widzieli ten monitor, czyli tak, Akademia Radość, zapraszam, jak ktoś z Warszawy zastanawia się, czy dzieciaczka nie zapisać, kochani, do aktywnej pracy, to myślę, że to dobry pomysł, aby przyjść, sprawdzić, dać dzieciaka, z trenerami się dogadać na próbę.
Być może to jest niedaleko waszego miejsca zamieszkania. Akademia Piłkarska Radość. Natomiast witryna internetowa, tak jak mówiliśmy, Vita Sport, kochani, my akurat wchodzimy w buty, ale uwaga, uwaga. Chciałbym powiedzieć, kochani, że buty dostaliśmy w prezencie, natomiast zobaczcie te piękne żółte koszulki. Nie wiem, jak wam się podoba koszulka Gutek numer 10. Koszulka, tak, koszulka Nadia. Tak, nie wiedziałem. To są od Vita Sport, tak. Kochani, koszulka Nadia numer 11. To są jeszcze nowe koszuleczki, kochani. Jeszcze chyba nie odpięliśmy metki. Czy odcięliśmy już metkę nie, nasi? Nie, nie. Nie, zobaczcie, u nasi jest jeszcze metka. Tak, Gutka już jest metka. Natomiast słuchajcie, no po co nam te koszuleczki? Ano po to, że czasami zbieramy sobie swoją podwórkową drużynę i idziemy się pobawić. Czy na jakimś dzikim turnieju, czy na jakimś towarzyskim, czy na jakiejś zabawie. Powiedz, Gudeusiu, tak jak było, dobrze? Na odcinku będzie, ale Nadią, dobra? Nadusią. W każdym razie Vita Sport, dziękujemy ci pięknie. Vita Sport dostarczył nam koszulki, kochani, na dzień przed fajną zabawą. Zamykaliśmy ferie na sportowo. Jak się bawiłeś, Gutku? Fajnie. Świetna zabawa, kochani, zobaczcie. Naszą kolekcję, kochani, wzbogaca taka zabawka. Najlepszy strzelec, Gutek, ile ukułeś razy? 15. I za te 15, słuchajcie, chcieliśmy podziękować też drużynie, dlatego że pamiętajcie, że król strzelców to nigdy nie jest tak naprawdę do końca wasza zasługa. Ktoś dał asystę, ktoś pomógł wypracować akcję, ktoś ściągnął na siebie obrońcę. Dobrze, Guciu, mówię? No. Także pamiętajcie, kochani, że tak to funkcjonuje. Oczywiście przypominam, że z nami też na odcinku, kochani, jeszcze wspaniała pamiątka od naszej cudownej Oli. Olciu, kochamy cię bardzo. Król strzelców Kuba Szabłowski z Wrocławia. Przypominam wam, że czekamy jeszcze na statuetkę od Olimpik Wrocław. Natomiast co najbardziej cieszy, kochani, zobaczcie, Krasawa. Krasawa, słuchajcie, piłka oficjalna na Mistrzostwa Rosja 2017. Gutek, za momencik kilka kapek nią zrobimy, właśnie tymi butkami, które otworzymy na tym naszym unboxingu. Natomiast skąd ta piłka, Guciu? Właśnie też z tego turnieju. Dokładnie. Dostajemy pamiątkę, fajną, cudowną pamiątkę, kochani. W gromadce bawiliśmy się naprawdę świetnie, cudownie i o to tak naprawdę, kochani, chodziło. Zamknęliśmy ferie na sportowo. Wracamy już do normalnego trybu życia, kochani. 2-3 razy w tygodniu do naszej akademii, do Zagłębia. 2 razy indywidualnie w Bolesławcu. Zajęcia z lekkoatletyki. Także od jutra rozpoczyna się co? Normalny cykl pracy, tak? Natomiast myśmy ferie przepracowali też. Jeździliśmy troszkę do trenera Mateusza, indywidualne treningi pracowaliśmy, troszeczkę przerwy było w naszym Zagłębiu. Jeszcze ostatnia rzecz, kochani, z aktualności i już, Kudełku, otwieramy budki. Słuchajcie, docierają kolejne wspaniałe przesyłki. Mówiliśmy o przesyłce z Krosna. Mamy przesyłkę, kochani, z Gryfowa od Krzysztofa. Krzysiu, piękne dzięki. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak wiele wspaniałych odcinków jeszcze przed wami i przed nami. Także to wszystko za niedługo na naszym kanale. Tak, teraz Misia chciała coś mówić. Tak się nie mogłam i dalej się nie mogę doczekać, aż otworzymy te buty, a tu już w końcu graliśmy z Gutkiem do trzech w kamień papier, no i przegrałam. Jeszcze. Przegrałaś? Czyli kto pierwszy otwiera? Gutek. Znaczy inaczej, pierwszy otwiera Kudełek, tak się umówiliśmy, nie? Pierwsze będziemy otwierać Kudełka, bo jesteśmy bardzo, kochani, ciekawi, także słuchajcie, już nie przeciągając, Gutku, ja wam podam, weź nożyczki, Nasiu, odbezpieczcie, zobaczcie, jak cudownie zabezpieczona przesyłka, jeszcze raz mówię, vitasport.pl, kochani, dziękujemy wam przepięknie, Przemku, na twoje ręce, bo z tobą się komunikowaliśmy, przekazujemy podziękowania, ale tak naprawdę są to podziękowania dla całej ekipy. Tak. Ja dziękuję ślicznie za no. Otwierać. No, czekajcie sekundkę. Tu masz, Guciu, nożyczki. Także proszę bardzo. Tak, normalnie, znaczy inaczej. Wy weźmiecie karton, a ja już idę też do was. Także, kochani, co jeszcze wam chcieliśmy pokazać? Pamiętacie, obiecaliśmy, że na naszej stronie Kuba Guciu Szabłowski, to jest nasz fanpage, zapraszamy was do śledzenia nas na bieżąco. Dostaliśmy, kochani, daliśmy wam zdjęcie tego naszego stołu z naszą paczką. Prosiliśmy o 100 lajków na każdą parę butów. Wy to oczywiście zrobiliście, ja to na początku wam pokazałem, ale my nie mieliśmy czasu, bo właśnie mieliśmy tą naszą zabawę. O, zobaczcie. Miało być 300 łapek. Łapek jest dokładnie 316, kochani, także wszystko się stało. Wszystko się stało tak, jak trzeba. Jeszcze raz mówię, my fanpage Akademii Radość śledzimy na Facebooku, lajkujemy. Oni teraz mieli, mówię, wspaniały obóz. Buty od firmy Vita Sport. Przypominam, macie tutaj playlistę. No i czas już, może pomogę ja szabełkom, kochani, zobaczcie, jak oni się pieklą, a my w tym momencie przechodzimy do otwierania budków i najpierw będziemy otwierać budki Kudełka. Także
Słuchajcie, szabelki, może tatuś wam w tym pomoże, dobra? Zrobimy tak, żeby tatuś pomógł. Także... Tata, gdzie dać to? Mamy trzy pary butów. Na ziemię. Dajmy zaraz tatuś to posprząta. Weź kudełku, żebym ci tatuś łapki nie przeciął. Widzicie, jakie emocje temu towarzyszą. Aha, słuchajcie, laptop nie będzie nam już potrzebny, także laptopowi dziękujemy ślicznie. My już przechodzimy w tej chwili do... My już przechodzimy, kochani, do poważnych rzeczy. Ja tylko powiem tak. To są na pewno pudełka buty, bo malutki rozmiar. Natomiast tutaj... Słuchajcie, tutaj, ale. Nie, nie ruszamy jeszcze tego, bo będzie was korcić tu zaglądać, dobra? Tą przesyłkę odkładamy na bok. Zobaczcie, jest jeden karton, drugi karton, trzeci karton. Natomiast my w tym momencie, kochani, otwieramy butki Szymonka. Siadaj tu ładnie, Szymonku. Ta-da-da-dam. Kochani. Kudełek zostaje w rytmie firmy jakiej? Vitasport. Tak, no Vitasport nam pomaga, ale wódki z jakiej firmy będą? Uwaga. Ja już wiem jakie. Adidasa. Ja po kartonie widzę, że Nadia ma rację, słuchajcie. Mamy w tym momencie, uwaga kochani, są trzy paski. Jest kartonik. Zgadzam, Adidas. Po malutku. Słuchajcie, widzowie, jesteście ciekawi, nie tylko wy, ciekawy jestem też ja. Czekaj kudełeczku jeszcze, zanim otworzymy. Jeszcze nie otwieraj. Najpierw przeczytamy wam, Guciu, przeczytaj proszę, jak możesz, jak się budki nazywają. X16. Nie rusz kudełek. X16.4D. Czekaj, ja przybliżę troszkę, zobaczcie, tak one będą się nazywać, jeżeli komuś się spodobają. Słuchajcie, do dostania w firmie Vitasport. Pokaż jeszcze raz, jaki kolor? Czerwony, Naśka zapalona, kudeł, słuchajcie, patrzcie, jest niesamowite. No, kochani, słuchajcie, w związku z tym, że odcinek będzie dosyć długi, to powiem wam tak, że najpierw otworzymy kudełka, a w następnej części otworzymy najpierw budka, potem Nadi. Kudełku, jesteś gotowy je otworzyć? Tak. Kto patrzy pierwszy, ja, ty, czy Gutek, czy... Guciu, goń na swoje krzesło, żeby się... Najpierw kudełek patrzy, tak? Dobra, to czekaj widzowie, najpierw nie patrzymy, patrzy pierwszy kudełek. I możesz zamknąć i powiedzieć fajne czy nie? Fajne. Ładne czy nieładne? Zielone czy fioletowe? Niesamowite, słuchajcie, coś... Nie wyciągaj jeszcze, ale piękne! Naśka? Teraz moja kolej. Pokaż go. Jeju, dziubek, słuchajcie kochani. Ja nie chcę się wzruszać, naprawdę obiecuję, że emocje mam nisko, jestem dzisiaj z szabokami w bardzo dobrym humorze. Tak jak mówię, kochani, X16.4TFJ, Football Soccer. Kochani, budki pomalutku, Guciu. Budki pomalutku nasze. Budki, słuchajcie kochani, cudowne. Proszę państwa, piękne turfiki firmy Adidas. Na ten wiek najlepsze z możliwych butów. Nie wiem, czy wiecie, ale w turfikach można też, jeżeli są niskie, można zagrać na hali. Turfiki są idealne na sztuczne nawierzchnie. Wiele firm nawet nie wpuszcza na orlik, jak ma dobrą nawierzchnię, innych butów jak turfiki. Słuchajcie, jak jest na przykład sucho, w turfikach pogramy też na trawie. Jest tylko problem z turfami wtedy, kiedy trawa jest mokra. Także kudełku, chciałem ci pogratulować cudownych butków. Tobie firmo Vitasport cudownie za to podziękować. Podziękuj ładnie kudełku. Dziękuję firma Sport. Vitasport, dziękuję. Firma Sport. Dziękuję panie Przemku. Dziękuję panie Przemku. Słuchajcie, uczymy się od małego dziękować i wy też się uczcie, pamiętajcie, bo to wspaniała cecha. Życie jest tak skonstruowane, kochani, że wraca do nas. Natomiast to nie jest jeszcze tak. Jeszcze w tym odcinku, kochani, kudełku, ubieramy po raz pierwszy, robimy mierzenie butków. Wyciągamy, słuchajcie, papierki. Wyciągamy papierki. Także pierwsze mierzenie i pierwsze kartki musi kudełek zrobić, kochani, bo inaczej go nie wypuścimy. Natomiast w następnym odcinku zapraszamy was, będziecie mieć budki Nadi i kudełka. Także Nadi i Gutka, przepraszam. Stawaj nóżkę kudełku. Wkładamy, tak, dokładnie to. No, wkładaj. Wkładaj sam. Ty już dasz sobie radę sam. Słuchajcie, zobaczcie, kudełek teraz... Są przecudowne. Tata, nie wsadziłeś mu w ten. Ale to nie musi być. Pokaż Guciu z bliska. Zobaczcie, naprawdę cudowny, piękny bucik Adidasa, kochani. Zobaczcie, dyskretny, a ładny, srebrny Adidas. Tutaj piękny iksik, cudowne turfiki. Zobaczcie, kudełek, no pięknie. Są troszeczkę, pokaż, gdzie masz paluszki. Słuchaj, no pięknie, będziesz w tych butkach jeszcze dwa sezony się bawił. No, pod warunkiem, że da radę je nie zniszczyć, bo... Kudełku tatuś zawiąże.
Weź załóż teraz drugi. Cudowne. Dziękujemy pięknie. Zobaczcie, 16-4 w środku, pięknie na podeszwie. Proszę bardzo, pudełku. Ja bym nie chciał pokapkować. No zaraz ich pokapkujesz, tylko nakładaj drugiego szybciutko. Tatuś zawiąże. Dzisiaj nie pójdziemy jeszcze na Orlik, dlatego że dopiero stopniał śnieg, słuchajcie widzowie, także pamiętajcie, że nasza seria zakończy się dopiero na Orliku, natomiast w tym momencie wiatr jest bardzo spory, wiosna się pcha dużymi krokami, ale zima jeszcze nie chce się do końca dać, zobaczcie, nawet po tych trawach nad szabłowozem widać, kochani, że podmuch jest naprawdę spory, także Gutku, zawiąż kudełkowi. I pamiętajcie, kapkujemy krasawicą, krasawą, przepraszam, krasawica to po rosyjsku piękność, natomiast krasawa, piękna piłka, top glider, replika piłki, którą na boiskach w Rosji, miejmy nadzieję, że nasi Polacy będą kopać piłkę. Także czekamy, słuchajcie, na pierwsze kapki, braciszek braciszkowi wiąże butki, słuchajcie, to nic, to bardzo dobrze. Dobra, na raz wiąże. Na raz na razie, daj kudełku drugie, kilka kapeczek tylko zrobisz, a was widzowie zapraszam już do kolejnego odcinka, gdzie będziemy, kochani, otwierać przesyłkę Navi Gutka. Jak już widzicie, będą to buty Nike'a, dlatego że karton jest charakterystyczny właśnie dla Nike'a. No tak, ja czekam tutaj, słuchaj, będziesz tutaj musiał się w tej chwili z tym kapkowaniem zmieścić. Natomiast, uwaga. Ja nie chcę tu kapkować. Nie, nie, tu musisz. To potem pójdziemy na górę kapkować, ale w tej chwili chodzi tylko o pierwsze kapki w tych butkach. Stawaj. Chociaż trzy kapki, słuchajcie. Dawaj. Chociaż trzy kapeczki, kudełku, prosimy. I pięknie, trzy kapeczki są. Jeszcze spróbuj dwie, no, dawaj. Żeby tutaj z tej strony cię złapać, no. Raz, dwa, trzy. A i z kolankiem. A teraz spróbuj prawa-lewa, bo powiedz, ile masz na rekord prawa-lewa? 7, nie? No. A o reszcie nie mów. No, spróbuj prawa-lewa. A ja mogę powiedzieć? Uwaga, nie, nie mów. Pięknie, trzy były prawa-lewa. My się już uczymy prawa-lewa. Kudełeczku, jeszcze raz dawaj piątkę. Parapet dziękujemy. Przeskodził ostatni raz, bo parapet. A parapet przeskodził, dobra. No, to na środek iść, no. Na środek iść. Ale piękne buty, naprawdę, dziękujemy. Patrzcie. No. No, jeszcze, jeszcze. Dawaj, dawaj szybciutko. Raz, dwa. Ach, słuchajcie, dawaj piątkę, kudełku, jeszcze raz ładnie podziękuj. Dziękuję. Guciu, a wy zapraszajcie na kolejny odcinek, gdzie wy otwieracie. Kolejny odcinek, gdzie my będziemy otwierać. Piękne budki, które już nie mogę się doczekać. Piątka, piątka. Do zobaczenia, widzowie. Piątka. Trzymajcie się cieplutko. Bądźcie z nami za moment, kolejna część.